Dzień dobry, więc ja mieszkam na ulicy Koszykarskiej. Właśnie zebrali mi się tutaj sporo osób z ulicy Koszykarskiej, których bardzo interesuje temat właśnie z tego nowego studium w odniesieniu do tego, co się dzieje na ulicy Koszykarskiej. To znaczy, jak dobrze Pan tutaj wspomniał, deweloper wykorzystuje jakieś błędy, jakieś właśnie te wózeczki i takie sposoby, żeby nam wybudować wieżowiec między domkami jednorodzinnymi i chcemy. Zebraliśmy w ciągu dwóch dni ponad 600 podpisów mieszkańców i ulicy Koszykarskiej i okolicznych domów z całego rejonu zagospodarowania. I właśnie jak wygląda temat tego studium nowego w odniesieniu do tego, co się teraz dzieje na ulicy Koszykarskiej. Ten ogromny wieżowiec ma, czy on czeka po prostu na decyzję. My widzimy, jak te roboty się posuwają. Oni nic nie robią, kręcą się w kółko i czekają na to, aż urzędnik jeden czy drugi złoży podpis pod decyzją i wtedy będziemy bezsilni. Dlatego wszelkimi możliwymi sposobami próbujemy to zatrzymać. Natomiast chcemy pomocy tutaj od Państwa, jak to zrobić, żeby uniemożliwić wybudowanie wieżowca w niskiej zabudowie. Przepraszam, wracając na razie do pozwolenia na budowę. Pierwsze to według informacji od Pani Prezydent Koterby jest to niezgodne z procedurą, którą ona jakby zaleciła. To znaczy, bo był jeden precedens, jeden ogólnie w Polsce, który nie jest wykładnią prawa, gdzie tak postąpiono. I był jakiś wyrok, który coś tam usankcjonował. Natomiast to nie jest, to jest po prostu nieuczciwe po pierwsze, a po drugie to sobie ktoś, no jak gdyby bierze część prawa z planu miejscowego, czyli 36 metrów wysokość zabudowy, a pomija drugą część prawa, które jest w planie miejscowym, czyli że ma być 1,2 miejsca parkingowego na każde mieszkanie. Czyli tu mu pasuje, tu mu nie pasuje. Nie może być tak. To po prostu jest jakiś dualizm prawny. Ja nie wiem, dla mnie w związku z tym, ja z tego co rozumiem, że ta procedura ma być w jakiś sposób zatrzymana, jeżeli chodzi o miejsca parkingowe. Ale są już jakieś konkretne w tym temacie decyzje? To znaczy, ja na piśmie nic nie dostałem, ale wracam jeszcze do sedna. Państwo złożyli w tej sprawie również pisma, prawda? Tak. Wszystkie strony się odwołały, Więc Państwo muszą na pewno czekać na też formalną odpowiedź od Urzędu Miasta Krakowa w tej sprawie z wyjaśnienia. Dobrze. To jest sprawa pozwolenia na budowę. Natomiast Państwo złożyli podpisy pod wnioskiem do Biura Planowania Przestrzennego o zmianę planu miejscowego w tym zakresie, czyli zmianę tej wysokości 36 metrów, bo ona obowiązuje. Żeby dostosowane było do wysokości istniejących budynków. Bo tak można między domkami jednorodzinnymi, gdzie naprawdę jest niska zabudowa, nagle postawić wieżowiec. Osoby, które podpisały się pod zagospodarowaniem przestrzennym, nawet nie wiedziały najprawdopodobniej, co podpisują, co i jak. I my byśmy też chcieli wiedzieć, kto dokładnie z nazwiskami to podpisał, bo dla nas to jest. To znaczy, że nikt nawet nie próbował zrobić wizji lokalnej. Bo ja uważam, że jeżeli się ktoś podpisuje, radny się jakiś nie podpisuje, to powinien pierwsze co zrobić, to stanąć i przyjść nawet poza godzinami pracy, przyjść i zobaczyć, jak wygląda dany teren i dopiero wtedy się podpisać. A teraz odkręcenie, no my chcemy, żeby to było odkręcone, dostosowane do naszych budynków. Po prostu dostosowane do naszych budynków, żeby nikt nie mógł wybudować nam wieżowca zarówno u nas na terenie, koło naszych domów, jak i wszędzie dalej. Bo to cały Płaszów wygląda tak, że u nas dalej zagospodarowanie przestrzenne 36 metrów. A wszędzie są budynki niskie. Bloki są trzypiętrowe. Powstał problem, jak blok powstał na ulicy Myśliwskiej. I od wtedy się zaczęło, że ktoś wymyślił, że można wybudować blok ośmiopiętrowy, no to dlaczego na innym terenie nie można wybudować? Kończąc ten temat, to tak. Po pierwsze, kto to zrobił, to panie tutaj ze stowarzyszenia też. Jeżeli chodzi o budynek przy Myśliwskiej, wiedzą jak to przebiegało. Także to jest jedna. Natomiast druga, oczywiście
na wniosek państwa, po państwa wniosku, żeby sprawa była lega artis, grupa radnych z Klubu Prawa i Sprawiedliwości złożyła projekt uchwały, bo Rada Miasta Krakowa ma takie prawo, o przystąpieniu do zmiany planu miejscowego w zakresie zmiany wysokości w planie miejscowym Myśliwska. No, ale niestety następne kroki są takie. Prezydent Miasta Krakowa musi dokonać analizy. Aha, ja jeszcze fakty. To jest pierwsze. Przepraszam, ale to jest pierwsze. Prezydent musi dokonać analizy. Jeżeli będzie analiza, dopiero Rada Miasta Krakowa może głosować o przystąpieniu do planu miejscowego. Oczywiście jest to trudny okres, ponieważ równolegle jest studium, a każdy plan miejscowy musi być zgodny ze studium, pod którym została uruchomiona procedura. Czyli to jest takie, no, ale jest to też forma nacisku, żeby zmienić studium również. Ja jeszcze chciałbym... Ale nie, żeby skończyć. I teraz, jeżeli prezydent dokona analizy, w przepisach prawa nie mówi, czy to ma być pozytywna, czy negatywna opinia. Ma być po prostu analiza. Na tej podstawie Rada podejmuje decyzję o przystąpieniu do planu miejscowego. W zakresie, bo wniosek mówi tylko i wyłącznie o zmianie wysokości. Nic więcej. Tylko zmienić wysokość, reszta może zostać. W związku z tym jest to prosta procedura. To nie wymaga znowu jakichś tak. Oczywiście jedyne, co jest minusem, to są niestety teoretyczne roszczenia. Ale jak wiem, równolegle jest ten wniosek również zaskarżony, plan jest zaskarżony w tym zakresie, jeżeli chodzi o jego ustalenia, więc być może roszczenie będzie. To wszystko zależy od rozstrzygnięć sądu. To tyle mogę powiedzieć. Ja jeszcze tylko wracając, bo pokazywał Pan mapki infrastruktury drogowej odnośnie też tego studium nowego. Czy w tym studium przewidziano, biorąc pod uwagę wysokość zabudowy, rozwiązania komunikacji dotyczące ulicy Koszykarskiej i nowo budowanych bloków tam przy stołówce z tyłu, które nie mają drogi dojazdowej? Czy jakoś jest przewidziane w najbliższej przyszłości przebudowa ulicy Koszykarskiej, czy jakieś inne rozwiązania, które mogłyby odciążyć? Bo praktycznie z naszego regionu nie ma wyjazdu. Jest duże osiedle Księdza Turka, na ulicy Księdza Turka, jest spora ulica Koszykarska i wszystko to jest wąskim gardłem, łączy się do ulicy Saskiej, beznadziejnym, bez sygnalizacji, świetnie skrzyżowaniem. I teraz zastanawiamy się, bo wysokość zabudowy to jedno, ale infrastruktura drogowa to drugie. Czy są jakieś plany na ten temat zmiany? Znaczy, to co Pan poruszył, to jeżeli chodzi o studium, to jest tak, że studium tylko zaznacza drogi te od zbiorczej w górę, czyli wyższej kategorii. I one są zaznaczone tutaj w koło na biało, prawda? I one są obowiązujące. I w planie miejscowym to jest przełożone potem ponownie. Natomiast wszystkie pozostałe już w planach miejscowych są wyznaczane, to jest po pierwsze. Natomiast jest tak czasem, że w planie miejscowym też się nie wyznacza dróg, dlatego że wewnętrzne, jeżeli to jest większa nieruchomość, to wewnętrznie sobie nazwijmy deweloper ustala, gdzie on tą drogę ma mieć, tylko on musi dojechać do drogi jakiejś publicznej, bo bez dostępu do drogi publicznej nikt nie może nic wybudować. Musi być dostęp do drogi publicznej. A jeżeli Pan pyta jeszcze, jak będą jeździć, to za to odpowiada ZIKIT. Czyli ZIKIT wydaje zgodę na pozwolenie, jeżeli obszar może być skomunikowany i spełnia wszystkie warunki przewidziane prawem. Chodzi o tam drogę przeciwpożarową, ewakuację i tak dalej. To nie może być tam tylko, że jest droga, ale te wszystkie warunki muszą być spełnione. W związku z tym ZIKIT wydaje pozwolenie, znaczy zgadza się też na pozwolenie pod warunkiem, że jest obszar, że jest możliwość skomunikowania tego obszaru. A czy możemy liczyć na to, że tutaj pomogą tą sprawę poruszyć, pomóc mieszkańcom Koszykarskiej i okolicznych przed... To znaczy to, co Pan powiedział, no to możemy na razie rozstrzygać w drodze interpelacji radnego, czyli po prostu pytanie do prezydenta, a on zleci ZIKIT-owi, żeby ZIKIT wypowiedział się, co on w tej kwestii ma do powiedzenia. A prezydent się podpisuje. Ja jeszcze chciałam zaznaczyć, że u nas na ulicy Koszykarskiej jest również teren zalewowy. Mieliśmy powódź w 2000...
2010 roku, gdzie mieliśmy bardzo duży problem, żeby wyjechać z ulicy Koszykarskiej, z ulicy Turka. Już był problem wtedy i była ewakuacja i mieliśmy ogromny problem. Następnie między działką moją, a tego właściciela, który sobie kupił, jeszcze przebiegają linie energetyczne. Tak, to nikt się na tym nie zastanawia, jaki to ma ogromny wpływ, budując blok 10-piętrowy. Dalej nasuwa mi się pytanie, jak może urzędnik miasta Krakowa nie przyjeżdżając na teren sprawdzać, nie zrobić wizji lokalnej. Przecież każdy, kto stanie naprzeciwko tej działki, to widzi, że ta działka jest, ale po pierwsze budynki są naokoło niskie, a po drugie jeszcze kolejna przeszkoda to jest słup wysokiego napięcia, gdzie druty biegną po prostu w połowie tych bloków. Nikt nie może za to odpowiedzialności. Znaczy, jeżeli chodzi o linię energetyczną, to proszę, no niestety tu my też jako radni nie mamy wpływu. Ale jest samochód na jakaś ale proszę Państwa, proszę dać skończyć, a potem ewentualnie. Proszę Państwa, jest taka sytuacja, że zaznacza się linie energetyczne w zależności od wysokości napięcia, strefę, gdzie bezwzględnie nie wolno nic budować. Nie wolno budować. Ta strefa nie może być naruszona. Natomiast wszystko poza strefą, no niestety może być zabudowywane, nawet chociaż to jest tam jakaś odległość kilkunastu metrów, ale po prostu to są przepisy, które... Ale to teraz, bo kiedyś pozwoleń nie wydawano. Ale proszę Państwa, o tym co mówię... To jest właśnie kuriozum, że kiedyś właściciele działek dostawali zgody na budowę domów jednorodzinnych, a teraz buduje się wieżowiec. To jest kuriozum. Proszę o tym co mówię, to niestety jest to poza mną. To trzeba iść do posłów, którzy ustanawiają prawo w tym państwie. No i taka jest prawda. Posłowie decydują, czy linia energetyczna może być zabudowana wokoło, czy nie, na jaką odległość. Natomiast jeszcze tak podpowiem, ja przynajmniej w niektórych rejonach Krakowa starałem się, szczególnie tam, gdzie jest zabudowa gęstsza, po prostu, żeby wprowadzać tą właśnie linię energetyczną w ziemię, czyli puszczać kable. Wtedy po pierwsze jest to dla mieszkańców korzyść, ponieważ odblokowują się tereny, bo inna jest strefa dla kabla, a inna jest dla sieci energetycznej. No i proszę zauważyć, że udało nam się przeforsować na przykład linię wysokiego napięcia, która idzie z Nowej Huty do Niepołomic, do tej strefy ekonomicznej i ona musi iść kablem, chociaż na początku po najmniejszej linii oporu miała iść na powierzchnię. No ale to jest, nie jest to interes mieszkańców, żeby szła na powierzchnię, ponieważ im zawiera działki. Natomiast zakład energetyczny musiał uznać to, że musi jednak kablem puścić, bo to nie jest interes miasta, żeby ta linia powstała. Ta linia powstaje dla innego miasta, dla Niepołomic. I jeżeli Państwo oczywiście widzą taką potrzebę, to mogą Państwo złożyć wniosek do studium, żeby linia energetyczna napowietrzna została wprowadzona w kabel. Kable. Mówimy, że nigdy nie brał pod uwagę, że idzie. Proszę Panią, my mówimy teraz o dzisiejszym dniu, a nie możemy wracać wstecz, kiedy nie wszyscy są za to odpowiedzialni.